Po. Zostałem! Ale mi zajebało, chłopie. Ja pierd... Jakbym kamieniem dostał w łeb. Witam wszystkich, z tej strony Ulat. Dzisiejsze strzelanie to takie nasze klasyczne niedzielne spotkanie, czyli przyjechaliśmy się troszkę postrzelać i pobawić. Aktualnie gramy w scenariusz dominacja, czyli mamy jeden licznik, który znajduje się z prawej strony mapy i po prostu kto więcej razy zdobędzie na nim punkt, czyli przytrzyma klawisz przez 10 sekund, ten wygrywa. 3, 2, 1, start! Słuchajka, od razu chyba na prawo pociśniemy, co? W pierwszej kolejności udałem się bezpośrednio na prawą stronę razem z resztą ekipy, aby jak najszybciej dostać się do licznika i go zabezpieczyć. Niestety na początku nie było to takie łatwe. Dzięki Sławek, nie musiałeś nam mówić. Nie włączyliśmy licznika, nie? Nie włączyliśmy licznika. Kliknąłem, ale mnie ostrzelali, wycofałem się. Dla jasności, Sławek nie jest w naszej drużynie, tylko u przeciwnika i nie wiem, czy wciska zły klawisz, czy jakkolwiek, ale nadaje na naszym kanale. No musimy zająć przedpole całe, nie? Na samym początku jeden z naszych graczy próbował dostać się do licznika i kliknąć na nim jeden punkcik dla nas. Niestety przeciwnicy się zorientowali i musiał stamtąd się czym prędzej zawijać, zanim dostał kulkę. A niestety, żeby licznik nabił punkt, trzeba przytrzymać przycisk przez około 10 sekund. Kurde. Koniec. 12. Wali do mnie. Schodzą się. Ostrożnie, bo oni są krótko, nie? Widzę. Chyba dostał. Nie dostał, przysłał. Ale wiesz, no, to tak jakby mnie podsłuchiwali, tak? Sławku, ja cię cały czas słyszę na ósemce, W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak troszeczkę przepchać się do przodu, zepchnąć przeciwnika dalej od licznika i zabezpieczyć po prostu teren. Niestety nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Sławek, minus replika przed nami. Git! No i niestety tutaj ginę i dostałem w kamerkę. W efekcie przedni ekran troszeczkę zaczyna nawalać. Potrzeba więcej osób na środku. Ulat idzie, nasi trzymają wzgórze po lewej. Spróbuję tego ze wzgórza zejść i ich tam zdjąć wszystkich. Tym razem ruszam troszeczkę inaczej i zaczynam od środka mapy, aby z niej zejść potem z górki w prawą stronę i odciąć przeciwnika od licznika. Nie, nikt nie dał rady podejść na tyle długo. Musimy zająć trochę terenu do przodu, bo inaczej nie wciśniemy tego licznika. To jest wersja, która pisze, a kiedy nalicza punkty? Tak. Powolutku, ale z sukcesami udaje nam się oczyścić teren i wreszcie mamy troszeczkę luzu pomiędzy przeciwnikiem a licznikiem. Czyli możemy teraz w miarę, ale tylko w miarę, bezpiecznie się do niego dostać. No niestety cały czas gdzieś tam jest snajper i kampi na ten licznik, więc będzie to naprawdę trudne, żeby się tam dostać. Rozkaz jest krótki, znaleźć i odjebać. Ja mam problem z tą pierwszą częścią, znaleźć. Podchodzą, mają prawą stronę, podchodzą.
Dobra, słyszałem strzał snajpera, prawa strona, jakieś 60-70 metrów przed licznikiem, gdzieś jakieś 20 metrów od drogi, na prawo. Strzelał teraz do mnie, próbuję go wypatrzeć, ale... Przeciwnik atakuje mocno prawo, bardzo, bardzo szeroko. Po mojej prawej. Dokładnie na mojej trzeciej. Plan był taki, żeby zasłonić tutaj ogniem i ostrzelać przeciwników troszeczkę na oślep, ale byleby się nie ruszali. No tylko, że magazynek okazał się praktycznie pusty i niestety kolega podbiegający do licznika dostał kulkę. Minus. Tam też ma Ewa, więc patrzcie, że walicie, nie? Yeah. Dawaj, 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 dawaj! Podejście drugie, ten sam plan, no i tym razem już się udało. Czyli licznik wreszcie nabija punkty i to dla nas. Dobra! Majewa jest dosłownie na mojej wysokości, 30 metrów od drogi. Chodzi z prawą stroną, tak z boczem, z demerą, bodajże Sławek chyba. Przesunęliśmy się leciutko do przodu i z prawej i z lewej strony, aby troszeczkę bezpieczniej było przy samym liczniku. A tutaj masz jeszcze z perspektywy przeciwnika. Zostałem! No. Ale mi zajebało, chłopie. Ja pierdolę. Jakbym kamieniem dostał w łeb. O k***a. Nie słyszę licznika, ktoś od nas jest przy liczniku? Chyba nie, dobra, ja się cofnę, bo mam tu prawo. Dobra, ja cofam, ja i tak muszę się przemieścić. Licznik skończył naliczać ten pierwszy punkcik, więc trzeba podejść jeszcze raz i jeszcze raz kliknąć. Do mnie! No i niestety nie zdążyłem dojść do przyzwoitej pozycji Hit. Obronnej i dostaję kulkę od przeciwnika. Uwaga, uwaga, straciliśmy też ojca na lewej, więc od lewej jest mają czyste wejście. Teraz ja będę w pobliżu, będę schodził od góry. Od lewej. Wychodzę z respa, kieruję się na środek mapy, aby zabezpieczyć teren, no i wracamy do respa. Uwaga, snajper będzie wchodził od góry. Sławek został wyjęty przez ojca, ale snajper tam został. Nasz snajper, nie wiesz, na kogo się czai ojciec, co? Po twojej lewej? Nie mam pojęcia, ale ja z lewej dostałem, więc... Ulad z ojcem przechodzimy środkiem, lewą i prawą stroną drogi. No my z ojcem zasłonimy środek. Okej, ojca już nie ma. No i znowu idziemy do respa. No nie wygląda to za ciekawie, tyle dobrze, że przeciwnik nie za bardzo zajmuje teren i nie może dostać się do licznika, czyli nie zdobywa punktów. No a my coś już tam tych punktów mamy, więc nie jest tak źle.
Uwaga, uwaga, na środku po lewej jest Sławek i będzie prawdopodobnie przemieszczał się w kierunku licznika od lewej z góry, więc uważajcie na niego. Ojciec zaraz będzie przy liczniku. Podchodzą 12, podchodzą 12, idą w lewą stronę na górę. Zauważyli mnie. No i tutaj skończyliśmy rundę, ponieważ kilka osób w drużynie przeciwnika już nie za bardzo wychodziło z respa, co strasznie zepsuło balans i w sumie nie było sensu już bardziej tego ciągnąć. Tak więc tą rundę zakończyliśmy, przetasowaliśmy trochę składy, no i przeszliśmy do następnej. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie. Jeszcze jedna uwaga, jak grasz jako snajper, zaklej sobie czerwoną diodę na kamerce. Wiecie co, tak dostałem od kogoś okulary, że normalnie by ktoś się spięścił. Sam byłeś ze Sławkiem? To wtedy? Jezu. No tak, najpierw Sławek i potem się wychylam. A czekaj, to Sławek wsta... A nie, to nie Sławek wstaje. Tak, o, snajper, pat, pat, pat. Ale człowiek. I tak, to no tak 40-45 metrów, nie? Wry, nie? Aż mnie ogłuszyło, bo dostałem prosto w okular. Tu no. To się ciesz. To się ciesz, że w okulary. Bo byś wyglądał jak Sławek.